Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Radosław Sikorski nadal będzie marszałkiem Sejmu, a Grzegorz Schetyna spokojnie może kierować Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To wynik dzisiejszych głosowań w Sejmie. Tymczasem Władimir Putin stwierdza, że pakt Ribbentrop-Mołotow i 17 września to nic złego. Według prezydenta Rosji tak się wtedy robiło politykę. Na słowa Putina wciąż nie zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To, co łączy Radosława Sikorskiego i Grzegorza Schetynę, to nie tylko dyplomacja, ale również bezgraniczne poparcie koalicji PO-PSL. Po aferze z wywiadem dla amerykańskiego magazynu Politico Sikorski nadal będzie marszałkiem Sejmu. Wniosek o jego odwołanie został dziś odrzucony w Sejmie. Dziękuję serdecznie. Schetyna może natomiast spokojnie realizować swoją wizję polityki zagranicznej, choć według ekspertów jest ona kontynuacją tego, co robił Sikorski. Sejm przyjął dziś informację rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Gratuluję panu ministrowi. Kryzys na Ukrainie, łagodzenie stosunków z Rosją i lepsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Na to stawia Schetyna. Nasze stanowisko w sprawie bezwzględnego poszanowania niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne. Polski nie ma jednak przy głównym stole, gdzie toczy się dyskusja o kryzysie na Ukrainie z udziałem Rosji, Niemiec i Francji. Krytyczna ocena polityki rosyjskiej nie zmienia faktu, że pozostajemy sąsiadami i gospodarczymi partnerami. Uważamy, że stosunki polsko-rosyjskie mogą być dobre. Tymczasem Władimir Putin na spotkaniu z młodymi rosyjskimi historykami o Polsce mówi tak. Ciągle obwinia się Związek Sowiecki, że w wyniku podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow dokonał rozbioru Polski. A co Polska zrobiła, kiedy niemieckie wojska wkroczyły do Czechosłowacji? Też wzięła udział w rozbiorze i potem doczekała się odpowiedzi. I to samo stało się z nimi. Bez wątpienia Putin chce na nowo pisać historię II wojny światowej, wskazuje historyk dr Marcin Paluch. Zbliża się 70. rocznica Marszu Wyzwoleńczego Armii Czerwonej przez Polskę. Zdobycie Berlina będzie rok, będzie 1 maja, będzie 2 maja, będzie 8 maja 2015 roku. I to jest już pierwsze elementy polityki historycznej dotyczącej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I musimy być na to dobrze przygotowani. Pakt Ribbentrop-Mołotow według Putina wpisywał się w standardy ówczesnej polityki zagranicznej. Nie chcę nikogo oskarżać, ale potrzeba poważnych badań, by pokazać, że takie właśnie metody były stosowane w polityce międzynarodowej tamtego okresu. Związek Sowiecki podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Oni mówią, och, ale to było złe. A co złego było w tym, że Związek Sowiecki nie chciał walczyć? Co złego? Do dziś nie ma żadnej reakcji ze strony polskiej dyplomacji na słowa Putina, a premier Ewa Kopacz sprawę komentuje tak. Proszę mnie zwolnić z komentowania tych słów, mogłabym być mało sympatyczna. Słabość polskiej dyplomacji względem Rosji to nie tylko polityka historyczna. Cieniem na odpowiedzialnych za polską rację stanu kładzie się również sprawa katastrofy smoleńskiej, choć Grzegorz Schetyna zapewniał wczoraj. Na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym. Do słów ministra spraw zagranicznych z dużym dystansem odnosi się poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik rodzin części ofiar katastrofy smoleńskiej. Trudno traktować słowa pana Grzegorza Schetyny poważnie, te słowa, które powiedział wczoraj, dlatego że po pierwsze Platforma przez ponad 4 lata w sprawie katastrofy smoleńskiej i relacji z Rosją nie zrobiła nic. Tak naprawdę to ona doprowadziła do tego, że relacje są bardzo złe, a strona rosyjska wykorzystała stronę polską i de facto nie pozwoliła na prowadzenie rzetelnego śledztwa w Polsce. Skompromitowany Radosław Sikorski, który jest odpowiedzialny za ostatnie lata błędów, które popełniono w polskiej dyplomacji, pełni funkcję drugiej osoby w państwie, a jego spuściznę kontynuuje Grzegorz Schetyna z poparciem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, co w obecnej sytuacji międzynarodowej poważnie zagraża polskiej racji stanu. Brak źródeł finansowania, trudności ze szkoleniami, zbyt mała liczba specjalistów to główne zarzuty kierowane pod adresem pakietu onkologicznego. Ten ma wejść w życie wraz z nowym rokiem i prawdopodobnie wejdzie. Pytanie, czy zadziała?
Pakiet onkologiczny ma być lekarstwem na kolejki i limity dla chorych na raka. To jest taki nowy system pozwalający na wejście tego pacjenta na odrębnych zasadach. Bo w pakiecie onkologicznym nie chodzi nie tylko i wyłącznie o samą kartę, która jest wydawana choremu. To głównie chodzi o nowy sposób organizacji udzielania świadczeń tej grupie chorych. Pakiet ma zacząć obowiązywać za niespełna 2 miesiące. Ma wejść w życie wraz z nowym rokiem. Naszym zdaniem nie ma żadnego zagrożenia, żeby do końca roku wszystkie te akty prawne były przyjęte i to oprzyrządowanie prawne było gotowe. Jednak samo przyjęcie aktów prawnych nie oznacza wcale, że pakiet będzie działał sprawnie. Na razie jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i to na wielu polach. Główną bolączką jest niedofinansowanie. Podstawowym problemem są pieniądze, drugim problemem są pieniądze, a trzecim problemem jest brak sprzętu i brak kadr, bo też cały czas mamy na przykład za mało patomorfologów, aby spełnić te marzenia pana ministra o kilkutygodniowym działaniu od momentu skierowania pacjenta do postawienia ostatecznego rozpoznania. W całym kraju jest zaledwie 500 histopatologów, którzy wykrywają wszelkie zmiany patologiczne. Brakuje ich nawet w dużych ośrodkach miejskich. My nie mamy specjalistów i dzisiaj w Warszawie czeka się często na wyniki badań. Miesiąc, 6 tygodni. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia ma zwracać pełną stawkę za zdiagnozowanie raka tylko wówczas, kiedy pacjent będzie zdiagnozowany w terminie. Dlatego swoje obawy zgłaszają również środowiska lekarskie. Karta w ogóle nie powinna zaistnieć w POZ-cie. Powinna być od wyższego etapu. Problem widzimy właśnie wyżej, nie w POZ-cie, ale w AOS-ie, w dostępności do szybkiej diagnostyki i szybkiego leczenia. Tymczasem tak zwany pakiet onkologiczny powoduje, że lekarze rodzinni mają być obarczeni nowymi obowiązkami biurokratycznymi. Są wyliczenia, które wskazują, że na przykład wypełnienie jednej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie zajmowało około 20-30 minut. Dlatego Naczelna Izba Lekarska jest zdania, że pakiet onkologiczny zamiast ułatwić dostęp do leczenia, może przynieść wręcz odwrotne skutki. Przybędzie obowiązków tym, którzy już są. Ograniczy to czas, który lekarze mogą i inni pracownicy mogą poświęcać pacjentom i w takim sensie sytuacja pacjentów może zupełnie nie ulec poprawie. Inna wątpliwość dotyczy szkoleń dla lekarzy POZ-u. Resort zdrowia planuje je na listopad i grudzień, ale szkolenia będą odbywały się tylko w Warszawie. Patrzymy sceptycznie na samo to szkolenie, chociażby z tego powodu, że... No pytanie bardzo zasadnicze. Jest to środek tygodnia i dzień ustalony dla danego województwa. No to co województwo przestaje przyjmować, lekarze idą na szkolenie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Pakiet onkologiczny to dobry pomysł. Leczenie bez kolejki i bez limitów jest dla chorych na raka niczym kroplówka ratująca życie. Jednak aby ją pacjentowi podać, trzeba ją najpierw posiadać. Religia chroni polskie rodziny, czyniąc je bardziej trwałymi. To wnioski, jakie płyną z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat rozwodów. Wiara wpływa na decyzję o rozwodzie, jak i o tym, czy dziecko będzie wychowywać się bez rodziców. Kościół odgrywa tu istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny i całego społeczeństwa. Ilość dzieci w domach dziecka czy rodzinach zastępczych jest mocno powiązana z liczbą rozwodów i stosunkiem rodziców do religii w danym regionie Polski. Dane Głównego Urzędu Statystycznego publikuje Rzeczpospolita. Jeżeli chodzi o ilość rozwodów, w tych niechlubnych statystykach góruje Polska Północna, województwo warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Niewiele lepiej jest na Dolnym Śląsku. Najwięcej dzieci do opieki zastępczej trafia znów pod regionach północnej i zachodniej Polski oraz w województwach łódzkim i śląskim. Porównując te dane z wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, widać ciekawą zależność. Instytut przeanalizował, ile osób w poszczególnych diecezjach chodzi do kościoła i przyjmuje Komunię Świętą. Te wskaźniki są znacznie wyższe w 4 diecezjach – tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej i krakowskiej. I co ciekawe, według danych GUS najmniej rozwodów i dzieci wychowujących się bez rodziców jest właśnie w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Im bardziej praktyki religijne są kultywowane w rodzinie, im rodzina jest bardziej religijna, tym mniejsza liczba rozwodów. Wnioskuje socjolog Grzegorz Wiński. Za praktykami religijnymi idzie także moralność. Moralność, która nakazuje takie, a nie inne interakcje społeczne, takie inne
nie inne działania społeczne. W Polsce, jeśli mówimy o religii, to myślimy o przesłaniu ewangelicznym i Kościele katolickim, którego wiernymi jest zdecydowana większość Polaków. Dla katolików fakt, że religia chroni rodziny, jest oczywisty, co widać także w ulicznej sądzie nagranej w Rzeszowie, a więc miejscu o najmniejszym odsetku rozwodów. Pan Bóg co złączył, to człowiek nie waży się rozłączyć. Trzeba tak się nauczyć żyć, że trzeba nawzajem się uzupełniać, przebaczać sobie. Ja uważam, że nie powinno być rozwodów. Kościół określa małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości, czyli taką, która z samej natury jest nierozerwalna. To Chrystus nadaje ludzkiej miłości trwałość i wielkość, daje jej równocześnie siłę sakramentalną, żeby mogła przetrwać również trudności, wyjaśnia ksiądz profesor Wojciech Cichosz. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie mówi o jedności małżeństwa, o nierozerwalności, ale jednocześnie wspomina o tym, że małżeńskie przymierze należy traktować tak jak przymierze człowieka z Panem Bogiem. Niestety coraz rzadziej wybieramy małżeństwo, a coraz częściej się rozwodzimy. W 2013 roku orzeczono w Polsce 66 tysięcy rozwodów. To wzrost o aż 35% od 2003 roku. W Polsce brakuje działań, które zapobiegałyby rozpadaniu się małżeństw, wskazuje Paweł Woliński, prezes Fundacji Mama i Tata. W Polsce nie ma w zasadzie żadnego ani modelu terapeutycznego, ani jakiejś sieci placówek, które mogłyby pomagać małżeństwom w kryzysie. W związku z tym ta liczba rozwodów jest na tym poziomie, na jakim jest, i wcale nie spada, a podejrzewam, że będzie miała tendencję wzrastającą. Brakuje prewencji przeciw rozwodom, jak i odpowiedniego przygotowania młodych ludzi w szkole do małżeństwa. Nadal wiele placówek próbuje zawęzić definicję osoby tylko do sfery cielesnej, wskazuje pedagog Agnieszka Jackowska. Tylko cielesność i tylko seksualizacja tak przedstawionego związku prowadzi właśnie do rozwodów, do nietrwałości, bo nie mamy na czym budować. Dlatego, że zapomniano wtedy o sferze duchowej, czyli właśnie o wymiarze religijności, do odniesienia do Pana Boga, ale też z tego rodzi się brak umiejętności po prostu relacji psychicznych, rozmawiania ze sobą. Trudno przekazywać młodzieży dobre wartości, gdy w telewizji publicznej emituje się spot, którego zadaniem jest promocja par homoseksualnych. Oburzeni spotem kampanii przeciw homofobii widzowie wysłali już 54 tysiące maili ze skargami. Polska konstytucja stoi na straży małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, macierzyństwa i rodziny. Zaś TVP i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodnie z polskim prawem mają obowiązek respektować wartości chrześcijańskie w przekazie medialnym. Władze Prawa i Sprawiedliwości podjęły decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii trzech posłów: Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego oraz Adama Rogackiego. Chodzi o ich służbowy wyjazd do Madrytu i wątpliwości związane ze sposobem sfinansowania podróży dla członków ich rodzin. 30 października bieżącego roku posłowie Hoffman, Rogacki i Kamiński uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Madrycie. Obecność posłów na posiedzeniu komisji potwierdzają ich podpisy na liście. Kłopot w tym, że organizatorzy sugerują, że nie uczestniczyli we wszystkich sesjach. Ponadto w podróż zabrali swoje żony, z udziałem których doszło do incydentu na pokładzie samolotu, którym posłowie wracali z Madrytu. Marszałek Sejmu domaga się wyjaśnień oraz szczegółowego rozliczenia środków publicznych wydanych w związku z tym wyjazdem. Posłowie zostali zawieszeni w prawach członka PiS, a ich sprawą zajmie się sąd partyjny. Jak powiedział szef klubu poseł Mariusz Błaszczak, sytuacje, w których zachodzi prawdopodobieństwo, że doszło do nieprawidłowości, nie są w PiS tolerowane. Za to w PO jak do tej pory nikt nie pyta marszałka Sikorskiego, fundusze, których używał w czasie nagrywanych przez kelnerów obiadów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Na wschodzie Ukrainy ciągle dochodzi do walk pomiędzy prorosyjskimi separatystami a siłami ukraińskimi. Przy kolejnej próbie odbicia lotniska w Doniecku zginęło 200 separatystów. Rosja przerzuca sprzęt wojskowy i ludzi na zajęte przez separatystów tereny na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie władze twierdzą, że rosyjskie wojska oraz najemnicy szykują się do rozpoczęcia ofensywy. W ciągu ostatniej doby na zajęte przez separatystów tereny na wschodzie Ukrainy trafiło ponad 30 czołgów. Rosja przerzuca także inny sprzęt wojskowy, a także ludzi. Do zony antyterrorystycznej operacji z terytorium Rosyjskiej Federacji. W strefie operacji antyterrorystycznej wciąż mamy do czynienia z dostawami sprzętu wojskowego i ludzi. Widziano kolumnę składającą się z 32 czołgów, 16 haubic i 30 ciężarówek KAMAZ z amunicją i żywą siłą, przemieszczających się z terytorium Rosji w kierunku miasta Krasny Łucz w obwodzie ługańskim.
та 30 КАМАЗів з боєприпасами та живою силою. Przez kontrolowane przez separatystów przejście graniczne Izvaryno w obwodzie donieckim wjechała z Rosji kolejna kolumna sprzętu wojskowego. W okolicach Szczastia w obwodzie ługańskim pojawiła się grupa rosyjskich komandosów. Ukraińskie władze twierdzą, że rosyjskie wojska oraz najemnicy szykują się do rozpoczęcia ofensywy na wschodzie Ukrainy. Mają takie oczywiście inklinacje. Oni się ku temu szykują de facto. A mogę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że nie zatrzymają się na tym, co zdobyli. Ja z bólem serca patrzę, jak niszczone są miasta ukraińskie. Jak ostatnio zobaczyłem zdjęcia z portu lotniczego w Doniecku, zrobiło mi się zwyczajnie przykro. Jeden z najpiękniejszych portów lotniczych w Europie został zmasakrowany. Nie wspomnę o tym, że stadion Szachtara Donieck również został zniszczony. Sytuacja jest bardzo poważna. Związany z ukraińskimi władzami ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że zakończyło się już tworzenie grup taktycznych wojsk rosyjsko-terrorystycznych, które są gotowe do aktywnych działań. Tymczuk twierdzi, że mają one już wyznaczone cele i przygotowane zapasy potrzebne do ich osiągnięcia. Żadna ze stron nie jest w stanie zwyciężyć. Żadna ze stron nie zamierza skapitulować. Każda ze stron ma nadzieję, że jeszcze sytuacja obróci się na jej korzyść i będzie takie przeciąganie linii. Napięcie uległo zelżeniu dzięki porozumieniu mińskiemu, ale też może dzięki temu, że obie strony uświadomiły sobie, że nie są w stanie dalszymi działaniami zbrojnymi osiągnąć spodziewanych rezultatów. Być może jest to gra na przeczekanie, w związku z tym ten kryzys może się rozwijać. Z kolei rzecznik Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko oświadczył, że w ostatnim czasie antyrządowi bojownicy i Rosja prowadzą coraz aktywniejsze działania. Zapewnił jednak, że nie można jeszcze mówić o otwartej inwazji na Ukrainę. We wschodnich regionach cały czas dochodzi do naruszenia rozejmu. W ciągu ostatniej doby doszło do niemal 50 ostrzałów ukraińskich pozycji w Zagłębiu Donieckim. Od czwartku w walkach z separatystami żołnierzami rosyjskimi zginęło 5 ukraińskich żołnierzy, a 16 zostało rannych. Tymczasem Rosja odmówiła uznania wyborów w ukraińskim Donbasie. Kłóci się to z wcześniejszym oświadczeniem rosyjskiego MSZ-u, który tuż po wyborach w samozwańczych republikach Ługańskiej i Donieckiej poinformował, że szanuje te wybory. To wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Noc w naszym kraju z temperaturą bliską 4-9 stopni na zachodzie i 10-11 na wschodzie. Jutro na przeważającym obszarze zachmurzenie całkowite. Przejaśnienia w zachodnich regionach, ale tam poranne mgły. Najwięcej deszczu w pasie od Małopolski przez Mazowsze po Podlasie i Lubelszczyznę. Temperatura bliska 10-12 stopni. Chłodniej na północy i w Wielkopolsce i tam 7-9 kresek powyżej zera. Cieplej z kolei na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tutaj blisko 13-16 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wyniesie około 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. A jakie aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W niedzielę na wschodzie kraju zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu, które zanikną dopiero wieczorem. Więcej szans na pogodne niebo w zachodnich regionach. Tutaj jednak rano widzialność ograniczać mogą gęste mgły. W dzień na termometrach będzie maksymalnie 11-16 stopni. Chłodniej na zachodzie, w rejonie Wielkopolski, Kujaw, Mazur i Mazowsza. Około 9-10. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. W poniedziałek pochmurno zapowiada się na północy i w centrum kraju. Więcej przejaśnień na krańcach zachodnich i wschodzie. Z upływem dnia rozpogodzenia od południa po centrum. Na północy nadal dużo chmur i tutaj niewykluczony słaby deszcz lub mżawka. Ta możliwa również w rejonie Beskidu Śląskiego. Temperatura od 9 stopni w Gdańsku do 16 w Częstochowie, Krakowie i Rzeszowie. Na pozostałym obszarze przeważnie 11-15 stopni. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z południa.